Tak, po 20, bardzo dużo, bym powiedział przed 21, ale jak wiecie, dzisiaj Alter News troszkę potrwał dłużej, a i też późno się zaczął. No a my po pewnej przerwie, nieco dłuższej niż zwykle, mamy połączenie z traderem 21, a więc sprawy ekonomiczne i bardzo znaczący temat, już bardzo bliski, można powiedzieć, sercu, ale też i każdej polskiej rodzinie, każdemu właściwie Polakowi, właściwie każdemu człowiekowi na świecie, bo każdy jak się gdzieś urodzi, to gdzieś chce mieszkać, mieszka lub chce mieszkać. A w całej tej biznesowej, gospodarczej perspektywie nieruchomości dzisiaj to jakiś specyficzny obszar. Dlaczego te nieruchomości, witamy cię serdecznie, trader, jednak są jakimś takim, nie wiem, parametrem, swoistym elementem, przez który się ogląda często gospodarkę i próbuje się ocenić, czy ona jest na wzroście, czy na spadku, czy też ona coś daje, to się dzieje w nieruchomościach, bardzo mocno rzutuje też na inne działy gospodarki, to prawda? Dobry wieczór, Janusz, witam Państwa. Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. No, poziom zasobności społeczeństwa zależy między innymi od tego, i poziom jakość życia, od tego, czy mamy tanie, czy drogie nieruchomości. No, ludzie zazwyczaj się cieszą, kiedy ceny nieruchomości rosną. Natomiast problem z nieruchomościami jest taki, że ich ceny są nie tyle zależne od jakiejś koniunktury gospodarczej, od cen materiałów, robocizny. Co głównym czynnikiem wpływającym na ceny jest tak naprawdę dostępność kredytów. W momencie, kiedy mamy droższe kredyty, bądź nie są tak powszechnie dostępne, to ceny nieruchomości spowalniają, zaczynają spadać. Natomiast w momencie, kiedy kredyt w zasadzie może zaciągnąć każdy, to ceny nieruchomości nam rosną w niesamowitym tempie. Na przykład w 2004 roku mogliśmy za przeciętne wynagrodzenie netto pozwolić sobie na zakup 0,61 metra kwadratowego. I to były ceny dosyć niskie. To był okres, kiedy naprawdę na rynek wchodziły kredyty frankowe, one się powszechniały. To był okres, kiedy zaczęły stopy procentowe spadać. I w momencie, kiedy ten łatwo dostępny kredyt nakręcił niesamowicie boom na rynku nieruchomości, który w efekcie doprowadził do wzrostu cen materiałów, do zwiększenia marż deweloperskich, wzrostu cen gruntu, czego efektem był drastyczny wzrost cen nieruchomości. To zakończyło się w zasadzie pęknięciem bańki, ale na szczycie bańki mogliśmy sobie w relacji do średniego wynagrodzenia pozwolić na dwukrotnie mniejsze mieszkanie. Czyli w 2004 roku za przeciętną pensję mogliśmy kupić 0,61 metra kwadratowego. W roku 2008, czyli zaledwie 4 lata później, mogliśmy sobie pozwolić na zakup 0,31 metra kwadratowego. I ta relacja średniego wynagrodzenia do możliwości kupna bądź do ilości metrów kwadratowych, które możemy kupić, jest takim dobrym wskaźnikiem, jak się kształtują ceny nieruchomości. Generalnie bańka, o której powiedziałem wcześniej, ona pękła już w 2008 roku. Ona była napędzana bardzo tanim kredytem, bardzo łatwo dostępnym Tak. kredytem. Ostatecznie na rynku pojawiały się przecież oferty kredytów frankowych na 130% wartości nieruchomości. Ja To tylko jest tak, istne tak, szaleństwo. No, to szaleństwo. był czas, kiedy ewidentnie zawiodły wszystkie organy kontrolne. Ja tylko na moment chciałem, wiesz, trader, ja tak na własnej skórze pamiętam taki skok cenowy. To był rok 1994-5, kiedy wykupywałem mieszkanie. Wiesz, spółdzielcze własnościowe to było gdzieś 4-900-500 zł, wiesz, za metr kwadratowy. Rok później ta sama spółdzielnia obok dosłownie, te same warunki budowy, takie same mieszkania sprzedawały już po 1000 zł, a potem też za metr kwadratowy, a potem już wiadomo, jak daleko poszło do przodu. To było dla mnie szokujące, jak to możliwe, żeby w 100% wzrosły cena metra kwadratowego, że tak powiem, w tak krótkim czasie. No i to się tak właśnie dzieje. Potem pokazałeś inne dane, te późniejsze, gdzie też te skoki są olbrzymie, prawda? Cen. I ty mówisz teraz jeszcze na moment, dlaczego? Ja pozwolę sobie jeszcze, przepraszam, bo to jest takie bardzo mocne. Jest tyle składowych cen nieruchomości, a ty mówisz, że kredyty i oprocentowanie kredytów są tutaj kluczowe. Dokładnie tak. Klucz odprocentowanie kredytu oraz dostępność kredytu. Wytłumaczę ci to na bardzo prostym przykładzie. Osoby, które zastanawiają się, czy kupić mieszkanie, mogą porównać dwie rzeczy. Albo wynajmuję mieszkanie od kogoś, czyli obcej osobie płacę
czynsz co miesiąc, utrzymuję to mieszkanie i tak dalej, albo kupię sobie takie samo mieszkanie i będę spłacał je własnie. Nieważne, że podpisuję cyrograf na 25 czy 30 lat, ale ludzie porównują, ile wyniesie mnie rata kredytowa oraz ile muszę zapłacić za wynajem takiego mieszkania. Ludzie się nie zastanawiają, czy te mieszkania dzisiaj są drogie, czy są tanie. Jak wygląda relacja na przykład wynajem do ceny mieszkania. Powszechnym takim na świecie bardzo uznanym wskaźnikiem, który mówi, czy ceny nieruchomości są drogie, czy tanie, jest wskaźnik relacji dochodu, jaką nieruchomość może nam wygenerować z wynajmu. Czyli jesteśmy właścicielem nieruchomości i wynajmujemy ją komuś. Ten ktoś płaci nam czynsz, po naszej stronie jest powiedzmy podatek od nieruchomości, podatek dochodowy związany z przychodem z wynajmu tego mieszkania, plus jakieś co miesiąc środki powinniśmy odkładać na jakiś remont. No, ostatecznie, jeżeli wynajmujemy mieszkanie komuś, no to powiedzmy te 4-5 lat musimy jakiś remont przeprowadzić. Więc bierzemy te wszystkie, kumulujemy pieniądze, które otrzymujemy powiedzmy w ciągu roku, odejmujemy od tego różnego rodzaju podatki, opłaty, odkładamy też pieniądze, które musimy za jakiś czas przeznaczyć na remont i porównujemy, ile te pieniądze, jaka jest ich wartość w relacji do ceny mieszkania. Jeżeli przykładowe mieszkanie wygenerowało nam 12 tysięcy rocznego zysku już po wszystkich opłatach, a mieszkanie jest warte, załóżmy 120 tysięcy, to mamy zwrot z inwestycji na poziomie 10% rocznie. I to jest bardzo fajny zwrot. W tym momencie mówi się, że mamy tanie mieszkanie. Dlatego, że zwroty z inwestycji my musimy porównywać też do zwrotów z innych grup inwestycyjnych. I te 10% czy 12% zdarzają się też takie okresy. Jeżeli generuje nam nieruchomość, to mówimy, że mamy tanie nieruchomości. Dzisiaj na przykład zwrot z wynajmu nieruchomości rzadko kiedy przekracza 3%. Czyli jeżeli kupimy nieruchomość, będziemy ją komuś mieszkaniową, jeżeli będziemy ją komuś podnajmować, zapłacimy od tego podatek dochodowy, podatek od nieruchomości i odkładamy te pieniądze na jakiś przyszły remont. Musimy też wziąć pod uwagę, że nieruchomość się starzeje, a nieruchomości w starszych, gorszych dzielnicach, ceny tych nieruchomości spadają z czasem. Ja nie mówię rok czy dwa lata, tylko perspektywa 10-15 lat, a w takiej perspektywie powinniśmy patrzeć na nieruchomości. I dzisiaj rzeczywisty dochód z najmu rzadko kiedy przekracza 3%, czyli te nieruchomości, mimo że spadły już w dużym stopniu, to one ciągle są drogie. A wracając do tego przypadku, od którego zacząłem, kiedy ludzie zastanawiają się, czy kupić nieruchomość dzisiaj, porównują opłaty, jakie mamy związane z kredytem. Czyli jeżeli dzisiaj mogę wziąć kredyt, spłacać 1200 załóżmy raty, plus 300 zł czynszu, to po co mam wynajmować mieszkanie od kogoś, skoro muszę mu płacić 1500 zł co miesiąc? I w ten sposób ludzie myślą. Tylko ludzie niestety rzadko zwracają uwagę na wysokość stóp procentowych. Dzisiaj stopy procentowe mamy historycznie niskie. Nigdy w Polsce nie było tak niskich stóp procentowych, a rata nasza kredytowa, dzisiaj wszystkie kredyty można szybko wziąć w złotówkach, więc tylko tego się będę trzymał. Na taką ratę składają się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wysokość stóp procentowych, która jest zmienna. Ona jest tam oparta o WIBOR. I tak jak powiedziałem, dzisiaj jest na historycznie niskim poziomie. I druga rzecz to jest marża banku. Marża banku natomiast pozostanie nam stała przez cały okres kredytowania. I banki dzisiaj, korzystając z historycznie niskich stóp procentowych, podnoszą wysokość tych marż. Czyli ten pierwszy czynnik, który jest stały, jest dzisiaj na wysokim poziomie. I stałą wysoką marżę będziemy płacili przez cały okres kredytowania. Natomiast wysokość stóp procentowych, która jest drugim czynnikiem, ona się zmienia. I dzisiaj jest na bardzo niskich poziomach. Także docelowo w perspektywie 3, 5, 10 lat te stopy procentowe będą wyższe. Jeżeli na przykład dzisiaj ktoś zaciąga nowy kredyt pod zakup nieruchomości, jego rata wynosi 1000 zł, cieszy się, jest fajne. Natomiast jeżeli wysokość stóp procentowych wzrośnie tylko i wyłącznie do poziomu trochę wyższego, czyli taki, jaki był 2 lata temu, to z 1000 zł robi nam się już 1300. Możemy pomyśleć, to jest tylko 300 zł różnica, ale tak naprawdę to rata kredytowa wzrosła już nam o 30%.
jeżeli stopy procentowe wzrosną na skutek inflacji do takiego średniego poziomu, jaki utrzymywał się przez ostatnie 15 lat, jest to długi okres, ale bierzemy pod uwagę to, że kredyt zaciągamy zazwyczaj 25-30 lat. To wracając jeszcze raz, jeżeli wysokość stóp procentowych zostanie podniesiona tylko do średniej, nie mówię, że mamy tą średnią przebijać, to rata kredytowa z 1000 zł wzrośnie nam już do 2000. I w tym momencie robi się problem. Część osób, które widzą, ile tych kredytów muszą spłacać, jak wysoka jest rata, zastanowi się, może jednak sprzedam to mieszkanie, bądź osoby, które mają do wyboru zaciągnąć drogi kredyt, droższy kredyt niż dzisiaj, niekoniecznie drogi, a wynająć mieszkanie, w drugim przypadku stwierdzą, ja może jednak wynajmę to mieszkanie, nie będę kupował. Czyli w momencie, kiedy mamy ten kredyt trochę droższy, są wyższe stopy procentowe, to ceny nieruchomości nam zaczynają spadać. Te ceny nieruchomości dzisiaj w Polsce, one i tak już staniały i to staniały bardzo. Bo jeżeli uwzględnimy tylko oficjalną inflację, czyli tą, którą rząd podaje, a która jest zawsze niższa od tej rzeczywistej inflacji, to ceny od szczytów, które miały miejsce w 2007 bądź 2008 roku, zależnie o których miastach mówimy, dzisiaj są już 30 do 35% niższe. Czyli ktoś, kto kupił mieszkanie 6-7 lat temu, nie dość, że bardzo dużo stracił na tym nieszczęsnym kredycie frankowym, a wtedy prawie wszyscy się zadłużali we frankach, to jeszcze jego nieruchomość dzisiaj, tą samą nieruchomość, mógł kupić o 30 czy 35% taniej. Ja już nie mówię, jak on wyszedł, gdyby te pieniądze w jakiś naprawdę ostrożny, bardzo ostrożny sposób inwestował. No, czyli generalnie, jeżeli kupujemy nieruchomość, to musimy się bardzo dokładnie zastanowić. Ja na przykład dzisiaj nie kupiłbym jeszcze nieruchomości i nie kupiłbym jej jeszcze pewnie przez wiele lat. No, czynników tutaj wpływających na taką decyzję jest mnóstwo. Tak jak powiedziałem, dzisiaj nieruchomości generują tam zwrot na poziomie 3% rocznie, ale to jest po pierwsze, to jest mało. Mamy bardzo niskie stopy procentowe, które w dłuższej perspektywie wzrosną, co się bardzo negatywnie przełoży na rynek nieruchomości. Mamy bardzo duży problem i to jest w zasadzie największy problem. To jest fatalna demografia. Dzisiaj w Polsce najliczniejszą grupą społeczną to są 30-latkowie. To są osoby, które najczęściej zaciągają kredyt, to są osoby, które budują własne mieszkania czy domy. Ilość 30-latków w społeczeństwie już od przyszłego roku drastycznie nam zacznie spadać. Za 5 lat ilość osób w wieku 30 lat będzie o 20% niższa niż dzisiaj. To oznacza, że popyt z bardzo dużym prawdopodobieństwem już za 5 lat spadnie o 20%. To jest naprawdę potężny spadek. I ta demografia absolutnie się nie zmieni. W Polsce jedna kobieta przeciętnie rodzi 1,38 dziecka. To ja wiem, że to brzmi śmiesznie, więc może powiedzmy sobie, że na jedną kobietę przypada 130, na 100 kobiet, przepraszam, w społeczeństwie przypada 138 nowonarodzonych dzieci. Żeby utrzymać poziom populacji na niezmienionym poziomie, to na jedną kobietę powinno przypadać 2,1 dziecka. I wtedy w dłuższym terminie ilość populacji byłaby niezmienna. Natomiast w Polsce mamy bardzo niską dzietność, więc docelowo ilość Polaków będzie spadać. Drugim problemem jest problem imigracji. Mnóstwo Polaków wyjeżdża do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii czy Norwegii, ostatnio stała się modnym kierunkiem. I to są osoby, które zazwyczaj są w wieku produkcyjnym, osoby, które kupują mieszkania. Większość z tych osób już do Polski nie wróci. Czyli w Polsce w perspektywie 5 czy 10 lat możemy mieć sytuację na rynku nieruchomości zbliżoną do sytuacji, która była tuż za naszą zachodnią granicą w NRD, zaraz po połączeniu się Niemiec wschodnich z Niemcami zachodnimi, kiedy to duża ilość obywateli, którzy wcześniej mieszkali we wschodnich landach, przeniosła się po prostu na zachód ze względu na wyższy standard życia. W Niemczech jeszcze do niedawna mieliśmy, mowa o wschodnich landach, mieliśmy bardzo, bardzo tanie nieruchomości. Przecież w Szczecinie mnóstwo osób pracowało, które mieszkało tuż za zachodnią granicą, tylko dlatego, że za kawalerkę w Szczecinie można było sobie kupić
średniej wielkości domek, którzy za zachodnią granicą. I obawiam się, że w Polsce będzie podobnie. Okej, mamy różnego rodzaju programy, które mają wspierać rynek nieruchomości, które mają pomagać młodym osobom w zakupie pierwszego mieszkania, takie programy jak Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie na Młodych, one w teorii niby pomagają. Natomiast prawda jest taka, że to nie są żadne programy pomocowe dla młodych osób, tylko są to programy ratunkowe dla deweloperów. Dzisiaj średnia marża deweloperska to jest jakieś 15%. To jest oczywiście dane, którymi się posługują, to są dane na podstawie czy to AMRES, czy NBP, więc to są dane naprawdę weryfikowalne. Te programy przeciwdziałają dalszym spadkom cen, czyli generalnie z publicznych pieniędzy, czyli z naszych podatków, finansuje się programy dopłat dla wielu osób. Te programy kreują dodatkowy popyt. Bez tych programów ludzie mogliby kupić mieszkania faktycznie dużo taniej i nie musieliby zaciągać kredytów na 25 lat, tylko może 15 by wystarczyło, albo może pozwoliłby sobie na niższą ratę kredytową, dlatego że mieszkanie były po prostu tańsze. Natomiast tego typu programy finansowano z naszych podatków, utrzymują sztuczny popyt na mieszkania. Dokładnie. I przeciwdziałają dostosowaniu tak się jest. Cen nieruchomości właśnie, do właśnie. Warunków gospodarczych. To jest to sedno sprawy, traders, właśnie bardzo, bardzo, tak jakby na moment tylko chcę wejść, bo bardzo ważne rzeczy mówisz. To jest zresztą charakterystyczne. Jakiś szum mamy. To jest charakterystyczne dla systemów gospodarczych, gdzie państwo dotuje jakieś konkretne produkty, czy też produkty, prawda? Czy wspiera właśnie kredytem dodatkowym, jakimś upustem na kredytów, czy tak jak ja tutaj już z uporem maniaka wspominam rzecz o tych rehabilitacyjnym sprzęcie, który jest bardzo drogi. Widziałem w Polsce w takich specjalistycznych sklepach, jak ten sprzęt rehabilitacyjny jest drogi, a on jest drogi dlatego, ponieważ państwo, konkretnie w tym przypadku NFZ, w większości tych ważnych rzeczy po prostu wspiera, czyli dofinansuje, powiedzmy, zakup tego sprzętu, czasami nawet na poziomie 50%, więc natychmiast cena idzie w górę. Tak sobie firmy po prostu mądrze kalkulują. Jak państwo da, no to my dokładamy tutaj do ceny, prawda? I to wzrasta przez to cena danego produktu w sferze rehabilitacji. Gdyby w sprawach budownictwa, tak jak ty mówisz, nie robiono tej sztucznej akcji wspierania, bo ona jest sztuczna, to by ceny spadły w dół. Teraz tak, gdyby się temu przyjrzeć tak troszkę, na ile uważasz, te ceny właśnie mogły pójść w dół, gdyby nie było takich akcji właśnie pomocowych dla młodych, prawda, to gdzie tutaj są rezerwy, to znaczy gdzie tu ktoś zarabia na tyle, odpowiednio dużo na tym wszystkim, żeby było z czego spuścić, by dalej się opłacało, tak? To znaczy, gdzie są te bez miejsca, tych programów, tak? Ja szacuję, że ceny spadałyby nadal mniej więcej około 5% rocznie, czyli tyle, ile spadały w latach, powiedzmy, 2010-2013. W kolejnych latach, 2014-2015, już mieliśmy pewną stagnację, czyli ceny nieruchomości nam przestały spadać, ale to jest pewne przekłamanie, dlatego że deweloperzy robią co mogą, żeby nie obniżać cen, dlatego że jeżeli jeden zacznie obniżać cen, to drugi zrobi to samo. I klienci dostrzegą, ceny nam spadają, więc poczekajmy może z zakupem. Więc deweloperzy, żeby utrzymać chociażby ceny na stałym poziomie, zmienili podejście do klientów i zamiast obniżać cenę o 2, 3 czy 5%, oferują troszkę lepszy standard wykończenia niż na przykład oferowano w poprzednich latach. Więc generalnie klient dostaje więcej za tą samą cenę, co w praktyce jest obniżką ceny. Natomiast prawdziwy potencjał do spadków ceny będzie w momencie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zacznie podnosić stopy procentowe. Teraz tak, kiedy Rada Polityki może zacząć podnosić? No bo oficjalnie wszyscy twierdzą, że jeżeli mamy niskie stopy procentowe, to jest dobrze. Ja już się z tym mitem rozprawiłem i to w ostatniej albo przedostatniej audycji. Natomiast do tych podwyżek dojdzie dopiero w momencie, kiedy rozpoczną się globalne zawirowania na rynku długu.
I wiele czynników wskazuje na to, że takie zawirowania rozpoczęły już się 2 miesiące temu. Ja może teraz nie będę wchodził w szczegóły, bo mamy troszkę za mało czasu. Natomiast od 2 miesięcy widać w perspektywie globalnej ucieczkę inwestorów od obligacji rządowych, czyli rządowego długu. Jeżeli jest ucieczka, to jest mniej chętnych na obligacje. Jeżeli jest mniej chętnych na obligacje, to państwa, które chcą się zadłużyć, muszą zaoferować więcej odsetek, wyższe odsetki. Jeżeli oferują wyższe odsetki, nie 2-3%, a 4-5%, to jest to presja na Radę Polityki Pieniężnej bądź w innych przypadkach na banki centralne do podnoszenia oprocentowania. Jeżeli w Polsce będziemy też mieli do czynienia z odpływem kapitału ulokowanego w długu rządowym, to będziemy mieli wyższe odsetki od obligacji i docelowo Rada Polityki Pieniężnej zostanie zmuszona też do podniesienia tych krótkoterminowych stóp procentowych, od których zależy koszt kredytu. I przypominam, przez ostatni rok wszystkie kredyty, które były zaciągane z miarę wysokiej marży. Czyli mieliśmy już wysoką marżę, jeżeli teraz do tej marży doliczymy wyższe stopy procentowe, to okaże się, że raty wielu osób wzrosną. Stanie się to samo, co stało się dawniej z ratami osób, które brały kredyt we frankach. Okazało się, że nasza rata miała wynosić 700 zł, państwo drożą, nagle mamy 1000, później mamy 1200, 1300 i co się dzieje? Nasze raty non-stop rosną. I tak samo może być i moim zdaniem będzie w momencie, kiedy wejdziemy w fazę podwyżek stóp procentowych. Czyli kredyt będzie droższy, nie będzie też tak łatwo dostępny. Wiele osób nie będzie w stanie też znieść odpowiednio wysokich rat i część osób decyduje się sprzedać mieszkanie. Na zasadzie bez sensu kupowałem tak wielkie mieszkanie, mam tak duży kredyt, rata pochłania zbyt dużą część moich zarobków, sprzedam je i kupię jakieś mieszkanie tańsze. I to jest ewidentna presja na cenę, wymuszająca spadek tych cen. I nie tylko dużych mieszkań, ale także małych, bo część osób będzie w podbramkowych sytuacjach, takich, gdzie posiadają po prostu małe mieszkanie, ich zarobki są na tyle małe, że mają problem z opłaceniem tych rat, stwierdzą, sprzedam to mieszkanie, trudno, odcinam się od kredytu, mam tego kredytu dosyć, będę wynajmował mieszkanie przez jakiś czas. Czyli generalnie to są czynniki wpływające na spadek cen. Nie spodziewam się dopływu jakiegoś dużego emigrantów do Polski. Okej, mówi się, że z Ukrainy przyjeżdżają ludzie do Polski, podobna kultura, zbliżony język, ale ich napływ nie ma najmniejszych szans zrównoważyć odpływu osób, które wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo w ciągu ostatnich 2 lat deweloperzy znowu zaczęli budować mnóstwo mieszkań. W roku na przykład 2007 mieliśmy takich mieszkań gotowych do sprzedaży, czekających na nabywców, bądź w późnej fazie budowy, 10 tysięcy. I ta liczba gwałtownie rosła, dlatego że w latach 2006-2007 deweloperzy mieli bardzo wysokie ceny, ogromne marże i każdy chciał być deweloperem. I w ciągu roku ta ilość wolnych mieszkań doszła do 40 tysięcy, czyli wzrosła 4-krotnie. Wydaje się, że to jest bardzo duża cyfra. Natomiast ona dalej rosła. Na chwilę mieliśmy spadek w roku 2010, ale dzisiaj na przykład na sprzedaż mieszkań czeka 50 tysięcy. To jest bardzo dużo, to jest więcej niż po pęknięciu już banki. Deweloperzy widząc, że mają te swoje programy ratunkowe, jak rodzina na swoje, mieszkanie dla młodych oraz niskie stopy procentowe, stwierdzili, Eldorado będzie wiecznie trwać. I mają tych mieszkań dużo do sprzedania, tak? I trzeba, a jak długo nie wie, tak? Jak długo trwa czekanie, tak, sprzedanie, jak długo trzeba czekać? 4-5 kwartałów. Prawie praktycznie rok czasu. Czyli jeżeli deweloper wystawia mieszkanie na sprzedaż, czeka od roku do średnio rok i 3 miesiące, zależnie od tego, jakie to jest miasto. W niektórych miastach, jak na przykład w Łodzi, czeka się ponad 6,5 kwartału, natomiast w Trójmieście jest to tylko 3,5. To jest zależnie od lokalizacji, ale generalnie to tylko pokazuje, że te mieszkania deweloperów, one już się nie rozchodzą tak szybko jak w roku 2007. Ja pamiętam czas tej bańki, kiedy mówiło się, że ktoś chciał sprzedać mieszkanie, dawał ogłoszenie, po czym ściągał potencjalnych kupców i robił licytację. Kto pierwszy, ten lepszy. Wpłacamy, nie wiem, zaliczkę 10 zadatek.
wpłacamy 10% i możemy wtedy umawiać się do notariusza, ale to były abstrakcyjne ceny, kiedy każde mieszkanie w zasadzie schodziło natychmiast z rynku. Ja rozumiem, no, wiemy, jak to się skończyło. Rejder, ja rozumiem, że taki właśnie deweloper, kalkulując oczywiście finanse, woli poczekać z tym mieszkaniem w tej cenie, co ma i płacić, bo on też bierze kredyty, więc mu tam odsetki lecą. Jak nie sprzedał mieszkania, no to wiadomo, że ma tutaj jakby na stronie wziętego kredytu na to budowę. To jemu się bardziej opłaca poczekać i sprzedać po tej nieco wyższej cenie to mieszkanie, niż obniżyć cenę i mieć skrócony czas zwrotu, prawda, rat kredytu, bo on przecież wziął kredyt na to, ten deweloper, najczęściej, prawda? Dokładnie, tylko w pewnym momencie deweloperzy dochodzą do takiej sytuacji, w której nie mają wyjścia i zaczynają obniżać ceny. Przecież w latach 2007-2008 deweloperzy ani myśleli o obniżkach cen. Przecież sławne było powiedzenie sprzedawców kredytów hipotecznych oraz deweloperów: kupujcie nieruchomości, przecież ceny nieruchomości nigdy nie spadają. No jak to nie spadają, skoro do dzisiaj spadły już o 35%, jeżeli uwzględnimy realną inflację. I około 20-25%, jeżeli przyjmiemy tylko cenę nominalną. Także w pewnym momencie ktoś się wyłamuje i zaczyna się wojna cenowa. Tylko na taką wojnę cenową i prawdziwe okazje, myślę, że przyjdzie nam jeszcze poczekać na dobre 4-5 lat. Aha. Także na pewno słuchają nas te osoby, które zastanawiają się, czy możemy jednak kupić to mieszkanie, czy poczekać. Ja uważam, że zdecydowanie poczekać, zgromadzić jak największy wkład własny, a optymalnie jest w ogóle całkowicie spróbować kupić mieszkanie za gotówkę. Ja mam wielu znajomych, którzy kupują różnego rodzaju, czy to nieruchomości, które później im podnajmują, czy to na przykład lokale komercyjne, i w takich sytuacjach, w których kredyt jest niedostępny, czyli przykładowo zaczyna się kolejny kryzys bankowy, a do niego ostatecznie dojdzie, czyli banki nie udzielają kredytu, bo mają kiepską własną sytuację i nie mogą tego robić. Wiele osób jest w sytuacjach podbramkowych i nie ma wyboru, sprzedaje jakąś nieruchomość w cenie 30% niższej od rynkowej. Tutaj też musimy jedną rzecz wyjaśnić. Ceny ofertowe, a ceny transakcyjne to są dwie zupełnie inne rzeczy. NBP publikuje takie dane porównując oferty oraz realne transakcje i okazuje się, że przeważnie na rynku wtórnym, czyli mieszkaniom używane, ceny rzeczywiste są 20-25% niższe od cen ofertowych. Czyli jeżeli ktoś chce rzeczywiście sprzedać nieruchomość, to musi obniżyć 20-25%. Ja myślę, że to nie jest aż tak duża różnica. Bardziej obstawiałbym, powiedzmy, 12-15, a to, że przypuszczam, że część osób zwyczajnie obniża cenę na akcie notarialnym po to, żeby zapłacić mniejszy podatek od czynności cywilnoprawnej. Ale nie zmienia to tego faktu, że ceny rzeczywiste, czy ceny transakcyjne są niższe od ofertowych, jak powiedzmy bezpiecznie policzmy 15%. Ale prawdziwe okazje trafiają się, jeżeli możemy kupić nieruchomość taniej o 30 czy 40%. Mój znajomy na przykład w Hiszpanii, tylko na innej wyspie, jest agentem nieruchomości, kiedy z nim rozmawiałem, mówi, miał klienta, bardzo bogatego klienta, który kupił 10 nieruchomości, które podnajmował turystom. I w pewnym momencie przesadził z kredytem. I jego zobowiązania się tak spiętrzyły, że nie miał wyboru, musiał wystawić jeden z domów na sprzedaż. 3 lata wcześniej za ten dom zapłacił 500 000 euro. Zgodził się sprzedać go za 250 tysięcy. O kurczę, różnica. Tylko dlatego, że szukał kupca z szybko, na szybko, dokładnie. To nie było rozmowy, tak. To nie było rozmowy. Dobrze, to ja może sprawdzę moją zdolność kredytową, może to kupię, może nie. Nie, tam liczyła się gotówka, tu i teraz. Masz gotówkę? Jestem w stanie zejść naprawdę dużo. Nie masz gotówki? Szukam kolejnych klientów, zapomnij, że to kupić. Ja potrzebuję pieniędzy tu i teraz. Jeżeli osoby dzisiaj, nie wiem, mają 60-70% środków uzbieranych, za którą chcieliby kupić nieruchomość, to ja na miejscu takich osób zwyczajnie poczekałbym jeszcze 2 czy 3 lata, może szybciej. Jeżeli na przykład do kryzysu bankowego dojdzie szybciej, to ceny nieruchomości mogą mu łatwo spaść o kolejne 15 czy 20%. Wszystko zależy od tego, jak się rozwinie kolejny kryzys finansowy. Kryzysy finansowe przychodzą średnio co 7 lat. Mieliśmy kryzys finansowy w roku 2000, najpierw w 1994,
później w 2007, 2007, przez rok 2014 przeszliśmy jakoś, ale dzisiaj naprawdę jest napięta sytuacja na rynkach finansowych. I jeżeli ta bańka spekulacyjna pęknie, to kredyt na jakiś czas wyschnie. I z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli dużo wyższe stopy procentowe. Ja wiem, że banki centralne i czy tam odpowiednik Rady Polityki Pieniężnej robią co mogą, żeby utrzymać te niskie stopy procentowe. Tak samo jak rządowym, politykom, przepraszam, zależy bardzo na utrzymaniu najlepiej zerowych bądź negatywnych stóp procentowych. Natomiast w pewnym momencie czynniki rynkowe odgrywają naprawdę dominujące znaczenie i politycy bądź bankierzy nie mają wyjścia, jak tylko po prostu podnieść stopy procentowe. Jeżeli przy okazji wyższych stóp procentowych kredyt na jakiś czas w związku z kryzysem bankowym jest zamrożony, to jest to w tym momencie czas na kupno nieruchomości, ale tylko takie nieruchomości, które tak naprawdę ma nam służyć w celach mieszkaniowych. Bo mieszkać każdy musi. Ostatecznie trzeba się zdecydować, czy wynajmujemy mieszkanie, czy je kupujemy na własność. Tylko trzeba po prostu wszystko bardzo dobrze policzyć. Ja mimo, że mam te środki kapitałowe, ja wynajmuję w Hiszpanii dom, dlatego że czynsz, który ja płacę, po odjęciu wszystkich kosztów, które ponosi właściciel, jest dużo mniejszy niż roczna utrata wartości tej nieruchomości. Nie zapominajmy, wszystko się starzeje. Będę chciał przenieść się w inne miejsce, nie wiem, większy dom, inny. Wynajmując mogę to łatwo zrobić. Natomiast nie przyszłoby mi nawet do głowy kupowanie tutaj nieruchomości w sytuacji, kiedy mamy zerowe stopy procentowe. Jeżeli cena na przykład tego domu spadnie o 40 czy 50%, wtedy się zastanowię, ale na pewno nie obecnie. Natomiast w momencie, kiedy ktoś musi gdzieś mieszkać, to ja w tym momencie zbierałbym jak najwięcej gotówki i po prostu poczekam na okazję. Bo różnica natomiast jest jeżeli ktoś chce kupować nieruchomości w Polsce, nieruchomości mieszkaniowe w celach inwestycyjnych, to moim zdaniem jest to absolutnie nietrafiony pomysł, chociażby ze względu właśnie na tą tragiczną demografię. I to nie jest problem tylko i wyłącznie Polski, to jest problem całej Europy. Chyba tylko i wyłącznie Wielka Brytania ma dodatni przyrost naturalny. We wszystkich pozostałych krajach populacja, wielkość populacji spada. No tak. A, czyli mniejsza populacja, mniej chętnych na zakup nieruchomości. Jeżeli będziemy mieli tych nieruchomości zbyt wiele w porównaniu do potrzeb społeczeństwa, to będziemy mieli taką sytuację jak we wschodnich landach, kiedy to 20 lat po zjednoczeniu ciągle było mnóstwo pustostanów, dlatego że nikt ich nie chciał i ich ceny wtedy były naprawdę okazyjne. Teraz sytuacja się troszkę zmieniła, dlatego że mamy historycznie niskie stopy procentowe i w Niemczech, i w Polsce i ludzie zastanawiają się, co zrobić z kapitałem. W sensu lokować to w banku w momencie, kiedy lokata nic nie płaci, obligacje rządowe też nic nie płacą, mamy ryzyko długu, giełdy są maksymalnie napompowane i część z tych osób zaczyna lokować te pieniądze w nieruchomościach. Natomiast Polska nie jest fajnym miejscem do lokowania w nieruchomości. Ja lubię nieruchomości. Natomiast w Polsce w tym momencie bym ich nie kupił. Ja akurat z punktu widzenia inwestora mam mnóstwo narzędzi do lokowania. Są na przykład takie instrumenty finansowe zwane REITami, czyli tak jakby fundusze, które inwestują w pakiety większe nieruchomości, a to szpitale, nieruchomości komercyjne, bądź większe pakiety na przykład całego biurowca, w którym są podnajmowane mieszkania. Ale dzisiaj ceny tych REITów są bardzo wysokie. Czemu są wysokie? Dlatego, że wszędzie na świecie mamy zerowe stopy procentowe i łatwy, tani kredyt. Jak ten kredyt na chwilę się skończy, to ceny REITów łatwo mogą spaść o 50% i wtedy ja się nimi zainteresuję. Natomiast w tym momencie absolutnie jeszcze nie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wytłumaczyłem. W momencie, kiedy nie mamy łatwo dostępnego kredytu, bądź ten kredyt jest drogi, jak na przykład w 2004 roku, to za przeciętne wynagrodzenie mogliśmy kupić 0,6 metra kwadratowego. W momencie, kiedy ten kredyt był łatwo dostępny i niskie stopy procentowe napędziły bankę w nieruchomościach, to za jedno wynagrodzenie mogliśmy kupić 0,3 metra kwadratowego, czyli połowę. Czyli nasza siła nabywcza naszego wynagrodzenia spadła o 50%. I dzisiaj wcale nie jest lepiej. Dzisiaj ciągle możemy kupić za przeciętne wynagrodzenie o 20% mniejsze mieszkanie
niż było to 11 lat temu, a podobno mamy cudowny wzrost gospodarczy. No właśnie, to jest właściwy miernik tego, co dzieje się w gospodarce, to porównywanie siły nabywczej człowieka do danego produktu, do danej usługi. Tutaj po prostu wszystko można zobaczyć, bo to jest chyba najbardziej przejrzyste, wiesz, kryterium. W momencie, kiedy jakiś tam PKB ktoś liczy nam w gospodarce i mówi, jaki to wzrost mamy, prawda, albo już psi przemysłowej, no PKB to szerzej, no i Wielkie Michalu, a tutaj się liczą realne potrzeby społeczne i możliwości ich zaspokajania, jeżeli za mniej, więcej pieniędzy masz mniej, no to o czym my tu rozmawiamy, no to jest regres, prawda? Oczywiście, PKB jest bardzo przekłamaną miarą, dlatego że w zasadzie każdy kraj na świecie, czy politycy, przekłamuje wysokość inflacji. Gdybyśmy wzięli realną inflację, to okazałoby się, że powiedzmy w 3-4 latach na 10 mamy recesję. I to jest normalna rzecz. Natomiast dzięki przekłamaniu i zaniżaniu inflacji politycy czy osoby stojące za kreacją pieniądza mogą się pochwalić wiecznym wzrostem gospodarczym. Tylko skoro mamy wieczny wzrost gospodarczy, to czemu realnie nie stać nas na więcej? Czemu musimy pracować po 40 godzin tygodniowo, a nie 20, skoro na przestrzeni ostatnich 20 lat podobno PKB wzrosło nam, nie wiem, pewnie z 300%. Zawsze w takiej sytuacji, jak oni mi podają wzrostach PKB swoje sukcesy, to ich zawsze zapytam, a powiedzcie mi, ile wzrosło wasze zadłużenie, bo koniec końców ten wzrost PKB i zdarzało mi się parę razy, już tak kończąc rzeczywiście trader, że próbowałem właśnie, nawet ciebie pytałem sobie, czemu tej ekonomii my nie mamy tego powiązania, mówię o teoriach ekonomicznych, żeby pokazać, że wzrost gospodarczy, który oparty jest na zadłużaniu się, to trzeba sobie to umieć odpowiednio jakby jeszcze transformować, bo to nie to samo, co wzrost gospodarczy, który pochodzi z akumulacji kapitału, który już jest odłożony, prawda, i jest inwestowany. To jest troszkę coś innego i to jest troszkę iluzoryczne, prawda, po części, jak się tego zadłużenia... Mam dobry przykład, żeby to wyjaśnić. W Warszawie ktoś spalił most. Spalmy natychmiast wszystkie mosty w Polsce i natychmiast przystąpmy do ich odbudowy. Co się okaże? Że musimy wydać ileś 10 miliardów, zatrudnić ileś 10 osób, tysięcy osób, przepraszam, i PKB nam wzrośnie. Pewnie wzrośnie nam ze 3 czy 4%, ale co z tego, skoro pieniądze zostaną przejedzone, a sfinansujemy tylko właśnie większym długiem. Tak jest. Ale PKB nam wzrośnie. Tak, dokładnie. I cały wzrost gospodarczy Polski w latach transformacji, który tak jest, wiesz, wychwalany przez ekipę rządzącą, powinien być skonfrontowany ze skalą zadłużenia, jaką te kolejne ekipy, a szczególnie ta ostatnia, zafundowały Polsce i co to oznacza, jeśli chodzi o spłaty choćby odsetek, prawda? I jaki jest rzeczywisty koszt danej inwestycji, kiedy jest obciążony generalnie odsetkami? I dałoby się to policzyć, gdyby ktoś to się liczy, tylko to się specjalnie tym nie manifestuje takimi danymi, jak się tak liczy. A tu w nieruchomościach kapitał... Tak, proszę. Przepraszam, że się na chwilę przerwałem, bo właśnie powiedziałeś o tych odsetkach od zadłużenia. Ja myślę, że dobrym wskaźnikiem tutaj jest transfer środków z naszego podatku dochodowego. Bo wszystkie mniej więcej podatki dochodowe od osób fizycznych równoważą wpływy z tych podatków równoważą koszt obsługi naszego długu. Czyli generalnie, gdybyśmy zlikwidowali dług, gdybyśmy się nie zadłużali bardziej, bądź gdyby Polska, mówiąc wprost, zbankrutowała i stwierdziła, sorry, nie spłacamy naszego zadłużenia, to nagle okazałoby się, że nie trzeba z podatku dochodowego w ogóle ponieważ pobierać. Praktycznie cały ten podatek dochodowy leci na odsetki. Tak. Cały podatek dochodowy od osób fizycznych jest przeznaczany na spłatę zadłużenia. Znaczy, ogólnie na spłatę zadłużenia, razem na wszystko, tak. Odsetki plus raty. Wiesz, słuchaj, to są kapitalne rzeczy, ludzie sobie sprawy nie zdają. Wystarczy taką prostą rzecz powiedzieć, jaką teraz zrobiłeś, żeby sobie uświadomić pewne aberracje tego systemu gospodarczego. Myślę, że ten czas na zmiany, który się widać choćby po dzisiejszych już, przepraszam taksówko ostatnio polityce, ale te dzisiejsze rezygnacje, również w resortach gospodarczych, prawda, rezygnacje w polskim rządzie świadczą o tym, że tutaj to wszystko się naprawdę mocno zaburzy i tam za tym pójdą dalsze jakieś, powiedzmy, destabilizujące procesy, ale na tych upadających, jak to się mówi, parametrach stabilności można pokazywać właściwe rozwiązania i nad tym pracujmy, trader, i też mnóstwo twoich wystąpień w naszych audycjach przez te choćby miesiące, właściwie to już lata, by można by powiedzieć, bo to się uzbiera,
to też jest taki wkład w to myślenie takie inne, bardziej alternatywne, gdzie szukamy głębiej, gdzie wiemy, że to powinno być inaczej poukładane niż oficjalnie oni to robią. Również no, jeśli chodzi o nieruchomości. Musimy edukować ludzi, żeby nie popełniali takich błędów, jak, nie wiem, popełnili niestety większość frankowców. Tak. Tutaj tak naprawdę głównym winowajcą są KNF i wszystkie organy kontrolne. Ja pamiętam, w Szwajcarii byłem kilka lat temu, to był początek od tego okresu niskich stóp procentowych. Ja natknąłem się na billboard sponsorowany przez szwajcarski bank narodowy. To była krótka symulacja. Dzisiaj twoja rata kredytowa przy takich a takich stopach procentowych za dom wyniesie tyle. Jeżeli podniesiemy stopy procentowe do tego poziomu, to twoja rata już wyniesie tyle. Gdyby w Polsce któryś z nadzorców, czy KNF, czy któraś inna z organizacji, która kompletnie się nie wywiązała ze swoich zadań, przeprowadziła akcję społeczną pokazującą ludziom, co się stanie, jeżeli kurs franka wzrośnie z 2 zł do 3, to myślę, że co najmniej 30% osób nie wzięłoby tego nieszczęsnego kredytu frankowego, tylko wybrałoby bezpieczeństwo na przykład złotówki. Dokładnie. Trader, będziemy faktycznie kończyć. Za 2 tygodnie, mam nadzieję, będziesz mógł się pojawić. Oczywiście, spróbuję. Dziękujemy ci serdecznie za tutaj takie pogłębione właśnie po prostu poprowadzenie nas po tym rynku nieruchomości i pokazanie tych zależności różnych parametrów. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, bo to już u nas też i u was w Hiszpanii to też jeszcze już chyba wieczór będzie, tak czy inaczej. No, powoli robi się ciemno. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Dobranoc.